Hej, witam w serdecznie w pierwszym odcinku z Castle Story, już po reworku całkowitym. Jak widzicie, jest całkowicie inne menu. Ci z was, którzy pamiętają oczywiście pierwsze tej serii, to ja nagrywałem z tego dobre lata temu, to wiedzą, że gra się mega od tego czasu zmieniła, ale jak się zmieniła, zobaczycie teraz w trakcie rozgrywki. Zagramy sobie standardową w inwazję. Myślałem o tym drugim trybie, ale jednak nie. Jednak to będzie standardowa, dobra inwazja na mapce, powiedzmy taki. Jest to tyle fajna mapka, że my będziemy na samym środeczku i będą nas ze wszystkich stron atakowali. Będzie tutaj sporo, musimy tutaj sporo taktyk zrobić. No i zobaczymy. Teraz pytanie, normal. Hard? Zagrajmy na hardzie, zobaczymy jak to będzie. Najwyżej przegramy szybko, to rozpoczniemy nową misję. Nowy raz naszą inwazję, jeszcze od początku, na normalu. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. I co, rozpoczynamy. Wiem, że na normalu jest 15 minut na początku. Zobaczymy ile będzie na hardzie. Podejrzewam, że będzie 5. Będzie zabawnie, będzie mega zabawnie. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę. Każda wasza łapka tutaj podnosi filmik mega do góry. Dzięki temu YouTube nie będzie pomijał mojego kanału w swoich tutaj propozycjach. Więc dzięki wielkiej każdej osobie, która tutaj tą łapeczkę zostawiła. Zostawiłeś łapeczkę? No mój drogi przyjacielu, zostaw tą łapeczkę. Naprawdę to cię nic nie kosztuje, a mi bardzo dużo pomoże. Jak jesteś nową osobą, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Bo z tego będzie pełna seria. Dobra, teraz tylko co? Tipy, jakieś tutaj right clicky. Grałem w to około 2 godzin, żeby mniej więcej ogarnąć jeszcze raz tą całą mechanikę. Jest trudno na początku, no ale mam nadzieję, że skumałem o co chodzi. Skumałem jak się tworzy wszystko, bo wszystko tworzy się w inny sposób. Już teraz nie ma podziału na roboli i na wojowników. Każdy robol może być wojownikiem, każdy delmiarz może założyć hełm, wziąć włócznie i lecieć do walki. Tak, włócznie. Jest kilka rodzajów jednostek. Od łuczników po włóczników, później mamy z mieczami, magów, jest tego sporo. 12 minut, dobra. Czyli jest mniej niż w standardowym, okej, okay, rozumiem. Dobra, rozpocznijmy zabawę naszą. Pierwsze co oczywiście zaznaczmy teren do wycięcia. Teraz który się zastanowię, powiedzmy ten na razie. Ustawmy go na troszeczkę większego. I tylko i wyłącznie drzewa na razie bym prosił was. Akceptujemy. I wtedy oni lecą, nie musimy ich tam w ogóle wysyłać, oni sami wiedzą, że mają to zrobić. Co następnie? Konstrukcja, przechodzimy do craftingi i patrzcie ile tego tutaj jest. Wow. Teraz trzeba stworzyć pierw, żeby pocieli to nasze całe drewno, postawimy to gdzieś tutaj bliziutko, na deski. Tak, bo my budujemy już z desek, nie z drewna, tak jak było poprzednio. Teraz idziemy w konstrukcję i tutaj mamy palety nasze, czyli standardowe, te, które dobrze znacie. Dajemy tutaj ich trochę. Powiedzmy gdzieś z tyle. No, gdzieś tak powiedzmy. Zrobimy obronę w głównym tutaj miejscu na środeczkę, później dopiero będziemy iść na boki. I teraz co? Przydałoby się kogoś z was tutaj do budowy przynieść. Dobra, wszyscy tak widzicie. Nie mają co robić tutaj, więc idą teraz do budowy. I zaraz jeden z nich zajmie się już cięciem. Tutaj widzicie, jest ustawione, żeby cieli to na deski. Ha, muszę tutaj swoją mordencję przesunąć lekko do góry, lekko bardziej do góry. Powiedzmy gdzieś do tego miejsca, tam gdzie chyba w porządeczku. To wszystko się układało. I dobra, i teraz widzicie, on tutaj kładzie tą naszą belę. I ją tnie na deski. Dopiero z desek budują dalej. Mega, mega to jest teraz takie fajne. Fajnie to właśnie wygląda. Odnośnie tego. Dobra, teraz idziemy znowu w konstrukcję. Nie, czekajcie, może nie. Może nie, tylko tu budujmy na podstawie tego jednego. Teraz zmieńmy tutaj. Potrzebujemy stworzyć sobie łuki, więc dajemy workbench'a. Na workbench'u tworzymy nasz tutaj broń, więc sobie to damy jako pierwsze, że damy to gdzieś w tym miejscu. Obecnie damy tak o, w tym kierunku. Oraz damy sobie jeszcze wool, bo z mul, lul, lum, lum. Tak, to też będziemy potrzebowali do wykonania nitek. I do tego celu potrzebujemy zbierać sobie jeszcze te tutaj wszystkie liście, które są liście i tak dalej. Dobra, zaakceptujmy. No i teraz tutaj, tu jeszcze nam brakuje desek, na tutaj deski powinny nam tutaj dojść, bardzo fajnie. I teraz ustawiamy sobie, że chcemy te dwa produkować cały czas bez przerwy, jako że będziemy potrzebowali dosyć sporo, więc możemy tak sobie spokojnie, bez żadnego większego problemu zrobić. I widzicie, oni teraz tutaj zaczynają zbierać, bo tutaj w tym rejonie więcej desek drewna już nie ma. I to właśnie o to chodzi, więc żeby to tak systematycznie robić. I co dalej, co dalej? Przydałoby się teraz ustawić jeszcze teren do kopania, więc dajemy tutaj kopanie. I widzicie, chcę kopać w tym miejscu, jako że chciałbym... O, zbudować taki malutki tutaj murek, to właśnie teraz pytanie...
tu. Wtedy mur bym budował tego miejsca. Powiedzmy, że może być. Pójdźmy tutaj o. W ten sposób. Mniej więcej by to było porówno i dajemy jeden w dół. Akceptujemy. No i dobra, teraz tutaj z tyłu oni będą kopali. Ja tutaj pójdę, zbuduję mur właśnie wokół tego. To samo tutaj pójdzie chyba mur z tej strony, albo z tej strony pójdzie aż mur. Zobaczymy jeszcze. Nie wiem, że to później przeniesiemy albo usuniemy, prawda? Coś tu jeszcze wykombinuję. Nie wiem, czy to nie jest za blisko tak w ogóle. No dobra, niech to na razie zostanie nam. Jako, że mamy czasu coraz mniej, mamy tylko 8 minut, jeszcze nie mamy w ogóle broni. Ustawiamy teraz tutaj łuki. Jeden zestaw z łuku potrzebujemy. To potrzebujemy jeszcze stworzyć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż stojaki na broń. Poważnie. Takie coś tutaj doszło. Jest to konstrukcja i tutaj jest weapon. Dobra. Wejście będzie od tej mańki. Tutaj bym ustawił w takim razie... Tu. Czy tutaj byłoby fosa dalej? Nasza. To powiedzmy w tym miejscu damy 2-3 zestawy. 3 według mnie wystarczą chyba nam. Dajemy akceptuj. I ustawiamy budowę na priorytet, żeby to jednak wybudowali jak najszybciej się da, bo jednak od tego zależy cała nasza późniejsza zabawa. I dobra, tutaj oni teraz fajnie to wszystko składowują, okej, okay, o to chodziło. Ci, które będą budowali, ci kopali. I w takim razie, co, ustawiamy dalej budowę? Mi się wydaje, że możemy teraz spróbować. A chociaż, nie, czekajcie, jeszcze furnę bym szczelił. Ile tutaj jest od tego? Raz, dwa... Ile, czekajcie, ile tego dałem? Raz, dwa, trzy. Tak samo zrobimy tutaj. Raz, dwa, trzy. I w tym miejscu damy furnę pierwszy. Czy w tą mańkę nawet. Raz, dwa, trzy. I tutaj byłby furnej. Dobra. Jeden postawimy tylko. I obok niego postawimy od razu forża. Do tworzenia już lepszych zbroi. Oczywiście na razie będziemy tego wykorzystać, ale możemy już to postawić sobie. I postawimy jeszcze altarę. Altara służy nam do tworzenia pylonów, jak są w StarCraftie, prawda? One dają jakieś tam bonusy ekstra. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, stworzymy jeszcze jeden zestaw dla łucznika, może dwa zestawy dla łuczników, jako że na razie nie mamy jeszcze metalu, więc nie możemy stworzyć sobie nic innego. Dobra, a tymczasem szukajmy metalu. Metal mamy tu, widzę. Gdzie jest chyba najbliżej. Ustawimy tutaj teren zbierania w takim razie. Tu. Ustawimy to dokładnie w tym miejscu, rozszerzymy i zmienimy, że tylko i wyłącznie ten metal chcesz tutaj zbierać. I jednego... Akceptuj. Jednego bym pod to dokładnie wysłał. Oraz potrzebowałbym zbierać jeszcze ten jasny. To jest tutaj chyba najbliżej będzie. Szukam tam, gdzie są najbliżej one. Bo wiadomo, czym są bliżej, tym lepiej będziemy to zbierać. Teraz tu. Też oczywiście wszystko inne odznaczamy. I też jedną osobę, jednego tego ludzika. Akceptuj. Wysyłam prosto po to, żeby to już on zbierał. Bo jednak to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne. Tu jak widzicie, już drugi zestaw łucznika się tworzy, więc niedługo on tutaj też będzie nam dostępny. Bardzo dobrze. Kopactwo idzie nam bardzo słabo, bo nie mam tego na priorytecie żadnym. Tam na jedynkę przynajmniej. Będzie lekko wyżej od wszystkiego innego, to teraz tutaj będą się zajmowali tym stricte, jeżeli innymi tutaj rzeczami. Dobra, więc to już powinno tu jakoś iść. Jeszcze nie mam ludzika dostępnego, nie jest. 80 na 100. Bricktrony nam się tutaj tworzą, no nie wiem o co chodzi, tak naprawdę. A, i napiszcie mi, jakbyście chcieli, jak długie te odcinki miałyby być. Ja proponuję dwie noce, czyli dwa ataki, dwie fale. Nie wiem, jak wy sądzicie na ten temat. Możecie mi napisać, czy wy też sądzicie, że dwie fale to będzie to, co powinno być tutaj za każdym razem. Czyli jeśli są dwie fale, to po prostu wtedy jasne, bez problemu lecimy dalej. Dobra. Tu potrzebujemy metal i tu potrzebujemy jeszcze kamienia. No właśnie. Kamienie przyszły. Może teraz on to zbuduje. Byłoby dobrze, tak naprawdę. Dobra, lecą oboje to chyba budować. Tam, bo oni tu chyba mają priorytet na to. Tak, najwyższy priorytet jest na budowanie. I to bardzo dobrze. Ja jednak chcę, żeby to się ukończyło jak najszybciej się da. Teraz budujemy tutaj już metale, dajemy na powtarzalność tych metali, bo jednak chcę, żeby one tu jak najszybciej nam powstawały. I
Jednego z tych ludzików bym ustawił od razu pod zbieranie. 1, 1. 1, 4. Nie, czekajcie, tutaj jest ten. Aha, dobra, bo on jeden zajmuje się stricte tą pracą. To idź, zajmij się tą maszyną jednak. Deski na razie są w porządku, mamy ich jeszcze sporo, więc możemy sobie to póki co odpuścić. Ale jednak potrzebujemy już metal. Metal będzie na to potrzebny, żeby stworzyć sobie pierwszy tutaj wojów. Czyli pierwszych wojów z halabardami, czy tam z oszczepami. Pull arm z włóczniami, tak? Nie, to nie jest włócznia typowa. To jest, no, halabarda, tak? Tak to się na polski tłumaczy? Może tak. Nie wiem, się... O, widzicie? Teraz tutaj lata taki oto wap. I to jest właśnie znak, że mogę go wskrzesić. On będzie miał po prostu tak na imię. Dziękuję, witam ciebie, delniarzu, tutaj u mnie. Pokaż swój pyszczek. A czemu ty jest smutny? Ej, uśmiechnij się, wap. Wap. Okej. 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 Aha, dobra, on się tym zajmuje stricte. Nie może się zajmować tym i jeszcze coś innego robić. A, za mało mam miejsca, widzę, do składowania, więc dobrze. W takim razie, tutaj, dokładamy sobie kolejne punkty. Okej. W porządku, akceptujemy to oczywiście. Dobra, i pierwsza sztabka idzie, czyli pierwsza sztabka pójdzie na stworzenie tej oto zbroi naszej, bo już sama włócznia, tam pull arm, jest tutaj już dostępny, to zaraz już tutaj dokończy nam budowanie tego hełmu i już będzie szybciutko tutaj zakończone. Bardzo fajnie, bardzo, 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 bardzo fajnie. Więc już przynajmniej będziemy mieli czym się bronić. Idą nas atak, właśnie nie pisze co dokładnie idzie, a to jest trochę ciekawe. Wydawało mi się, że powinno pisać, tu mamy skip w ogóle. Ej, to jest ciekawe, to będę mógł przyspieszać grę, żeby nawet zamykać się w 30 minutach, a nawet w 25, bo będę skipował falę. I to nie jest głupie patrzeć się na to, chociaż nie, to jest poziom hard, więc na normalu to byłoby spoko, bo na normalu możemy spokojnie skipować falę, bo tam idą one o wiele słabsze. Tu jednak, no będzie problem. Dobrze, teraz się zastanawiam, czy to już jest czas na budowę, chyba tak. Zaczynamy już powoli te budowy, widzicie? Buduję w ten sposób, jako że tutaj obniżyłem teren o 1, to potworki was, tego co pamiętam, nie mogły już wchodzić. Bo obniżenie o 1 powodowało już niemoc im, niemożność ich do wejścia. Tak coś mnie się kojarzy. Właśnie nie jestem pewien, czy chcę to zabudowywać, czy tutaj chcę zostawić jeszcze wejście. Tu. Dobra, tu zróbmy jednak wokoło. Tu, dobra. I tu zrobimy... Bo on jest na 2. No, tu zrobimy na 1 w takim razie wejście. Tak. I zrobimy takie coś. Z tej mańki. Chyba już do mnie idą, prawda? Takie mam wrażenie. Dobra, akceptujemy. Nie, jeszcze 12 sekund, więc spoko. Przekazujcie tą, całą tę linię. Zaraz przeniesiemy troszkę w inne miejsce. Tu przesuniemy tutaj w bok, żeby po prostu mogli w kolejnym miejscu tutaj oni kopać już. Tu muszę też jeszcze dwa stuknięcia zrobić tutaj, o, które są. Te dwa klocki, wtedy możemy spokojnie to zabierać. Dobra, i teraz już w tym momencie, jak widzicie, idzie na mnie fala. Dwóch rzucających oraz dwóch strzelających, to jest sporo. Na normalu idzie tylko i wyłącznie dwóch rzucających. No zobaczymy. Mam z twój team trzech łuczników i dwóch włóczników, czy halabardzistów. Więc może nie będzie aż tak źle. Tylko teraz zastanawiam się, czy już... Dobra, dajemy... Wszyscy gotowi do walki. Teraz widzicie, wszyscy teraz idą, ubierają się w to, co tutaj mają dostępne.
chyba z tej mańki wszyscy idą, z tego co pamiętam. I lecą chronić. O, widzicie już tutaj widać moich oponentów. I leci mój atak. Przedtem był taki błąd, że mogliśmy strzelać sami w siebie. Teraz chyba tego już nie ma. Dlatego się na początku nie chroniłem aż tak bardzo, jak widzieliście. Nie skupiałem się, żeby w 100% zrobić osłonę dla siebie. No nie, nie robiłem tego. Powiedziałem, że spokojnie to wytrzymam. Pierwsza fala jest wyczyszczona. 4 zabitych. Bardzo fajnie. Teraz będzie co 8 minut. Przynajmniej było chyba więcej czasu miałem, mi się coś wydaje. No dobra, i lecie teraz swoje robić wszyscy. Bym ustawił oczywiście standardowo 2. Jednego tu. Drugiego, powiedzmy ciebie, mości panie, leć tutaj nam, bo jednak potrzebujemy tych ród wszystkich, a reszta będzie tutaj spokojnie zbierała wszystko. Jeszcze 40 punktów do kolejnego tej kolegi, więc w porządku. A my tymczasem, jakby ktoś z was mógł tutaj klepnąć to. Czy coś ci brakuje? Nie, tutaj jest w porządku. Robię oświetlenie później pewnie im, a to może jeszcze nie. Tutaj wymaga metalu, to jeszcze aż tak bardzo nie jest tam konieczne. Dobra, tutaj widzę, że potrzebuję przenieść to. A nie, nawet to się usunęło samo, widzę. Aha, dobra, to dałem usuń w takim razie, bo i tak coś to się samo z siebie usunęło. Jeszcze raz, zbieraj, damy tu. Rozszerzymy troszeczkę. I akceptujemy oczywiście, bardzo fajnie. O, achievementa dostałem. Okej, okay, rozumiem. Dajmy do góry i dajmy przeniesienie tego. Dobra, teraz chciałbym to skrócić maksymalnie jak się da i przesunąć w tą mańkę teraz dla odmiany. Jeszcze jeden. Ok, akceptuj. Jeszcze raz. Jeden w dół. Jeden w dół miało być. Oni budują do góry, jak widzicie. Jeśli tego im nie pokażę, oni budują automatycznie do góry, to też jest fajne, oczywiście, możemy taką sobie osłonkę lub taką górę możemy sobie wręcz zbudować. I oni po prostu budowali górę. I to też jest jak najbardziej w porządku, ale jednak nie o to nam tym razem chodziło. Dobrze, skoro to już mamy załatwione, to tutaj oni do końca to zbudują, jeśli tylko będą mieli tutaj kamień, oczywiście. Tu mają swój priorytet, więc jest ok. Tutaj jeszcze nie mam ciągle nikogo. Kurczaczki. Tutaj właśnie. Mamy taką. Do leczenia i do atakowania. Ja bym sobie zrobił do atakowania. Jedną sztukę. Ile mam surowca? Mam 40. Ale oczywiście zbiera on to. Zrobimy jeden do atakowania i jeden do leczenia. Dobra. Tak to zrobimy. Tu będzie nasza linia główna obrony. Później zbudujemy dodatkowy mur jeszcze wokoło. To jest jakby ten główny, to będzie bronił naszego... Stone'a. Nie pamiętam, jak go się nazywał. Ten kamień nasz. To jest home ogólnie mówiąc. Tu jest jeden, który jest nieprzypisany chyba nigdzie, tak? Obozu zajmuje się teraz obsługą maszyn. No dobra, w porządeczku. Tu oczywiście macie. Część zajmuje się budową stricte. Część tutaj będzie zbierała. I to będzie nam tutaj powoli szło. Ale widzę, że mam sporo rudy, więc może ty odnoś się rudy. Skończ na razie. I zajmij się teraz już tutaj kopaniem. Bo i tak czy siak tutaj rudy mam sporo. Który z was? Czekajcie. Ty. Ty miałeś się skupić na tym, tak naprawdę. Ty masz iść zbierać, ale tam to zbieraj. A ten od rudy niech idzie kopać. Okej, to będzie. To będzie w porządeczku. A ten tutaj już dobudowuje to wszystko. Więc ja już skupiam się na kolejnym piętrze. Rudy się tutaj jednak tą swoją osłonkę jakoś zrobić. Tutaj mamy co? Plug? Łącznik? Ale łącznik do czego? Ciekawe. Nie mam zielonego pojęcia, co to takiego jest. Dlatego buduję po prostu do końca nasz mur. Dobra. No i tutaj. Jak ja to zbudowałem? A, bo to jest pojedynczy. No dobra, rozumiem. Nie wiem, po co tak zrobiłem, ale... Tak zrobiłem, więc już nic na to nie poradzę. I tutaj również i zakończenie. Dobra. Jednocześnie, od razu też jako ta budowa, tutaj bym zbudował drzwi, chociaż wiem, że one nie będą równe, bo to są na 3, a ja mam
Drzwi na dwa się buduje. Tu są drzwiczki? Tak, tu są drzwiczki. Tą mańkę niech będą. Dobra, strzelimy tutaj drzwi. Z automatu raz, dwa do góry. Dobra, tu będą drugie drzwi. A tu możemy na szczęście postawić je normalnie. Chyba tak wysunięte zrobimy drzwi. Właśnie to jest bez sensu, że tak one, wiecie, nie wchodzą idealnie. Może ten łącznik by to załatwił? Nie, łącznik by tego chyba nie załatwił. Dobra, tak, opostawimy najwyżej te drzwi. To jest bez sensu to wygląda. Te drzwi wyglądają trochę bez sensu teraz. Chyba że do drzwi dorobimy tutaj takie kolumny. Nie, kolumny nie. Ale te logi. O! O! To będzie nawet dobrze wyglądało. W taki oto sposób. Dobra, akceptujemy. Niech oni to zbudują. Tutaj w takim razie poszerzymy troszeczkę teren już. Tutaj oni zajmują się tylko kamieniami, ok. Potrzebowałbym jeszcze więcej do składowania, dobudować sobie. Więc to uzupełnimy. Czyli idziemy tutaj i nasze miejsca. Ok. Tutaj. Tu może niekoniecznie. Dobra, akceptujemy wszystko. Bardzo dobrze. Teraz tylko podlećcie tutaj, pokopcie chwilę, czy pozbierajcie chwileczkę tamto, a ja w tym czasie bym tutaj przyłożył wam kopanie w inne miejsce już. Daję niski priorytet, żeby to mi nie przeszło. Zaraz będzie tak czy siak atak, więc będę musiał tutaj stąd zabrać. Maksymalnie i maksymalnie. Dobra. Niech będzie. Dwa. I akceptujemy. Dobra, jest w porządku. Obudowa już tutaj mniej więcej jest taka fajna, że będzie nas tutaj to w miarę chroniło. Mam już jeden ten, więc mógłbym tutaj strzelić sobie jedną wieżyczkę. Ale jeszcze nie ma miejsca na nią tak naprawdę. Więc dobra. Skupcie się tutaj jednak na tym obronie, chociaż nie. Wezwijmy już wszystkie tutaj do przebudowy. Nie wiem, gdzie oni jeszcze będą tutaj tam iść, więc na razie tutaj poustawiam tak losowo. Teraz zobaczę, z której strony które będą do nas podróżować. I tak ich wtedy poprzekładam. Dobra. I pytanie, gdzie wy będziecie? Z której mańki będą do nas oni atakować, bo to jest ważne. Wszyscy, jak widzicie, mają swój jakąś tam broń. Więc jest ok, chociaż powinienem chyba ustawić gdzieś tutaj. Dobra, idą z tej strony. Więc ty stań tutaj bliżej. I wszyscy lecą teraz do walki. No jest ich dużo teraz już, jak widzicie. Jest ich dosyć sporo. Mam tylko dwóch atakujących. Tu chyba jeden panie zaraz nam. Uciekaj, chłopie. Dobra, muszę tutaj lekkie oszady porobić. Widzicie, na zasadzie takie, że... Ty całkowicie uciekaj stąd. Ty chodź tutaj. Nie, ty uciekaj stąd, bo ty masz za mało testowania życia. Oni sobie z nimi sami już poradzą. Ale to chyba nie jest ostateczna fala, czy już jest? Tak, to była ostateczna fala. Dobra, w porządku. Czyli wszyscy poszli i już widzimy, że sobie nie poradzimy z kolejnymi falami, jeśli nie wprowadzimy jakiejkolwiek zmiany. To już było ciężkie. Już prawie straciłem go. Chociaż on się chyba podleczał, a jeśli nie, to ja muszę tu zbudować jednak ten moduł leczniczy. Powiedzmy nawet z dwa moduły takie szczelimy sobie. Ustawimy je w tych oto miejscach. Chociaż nie, bo tutaj będziemy kopali jeszcze w dół i tak czy siak. Więc nie będziemy mogli aż tak zrobić. Dobra, wy idźcie tutaj, zajmijcie się kopaniem tym. To jednak jest ważne. Idź tam to zbieraj, bo to też będę potrzebował dosyć mocno. Dobra, mamy jeden do leczenia, już tam widzę, więc go zbudujmy może od razu. One są tutaj. Moduł leczniczy. Stawiłbym go tutaj, w tym miejscu. Dobra, szczelmy go w środku.
Bo i tak się leczenie będzie musiało się w środku odbywać głównie. I nasz moduł atakujący postawię tutaj chyba, tak mi się wydaje. Gdzieś na tych wieżyczkach tu postawimy. To będą takie wieże nasze. Do walki. Więc niech tak też się stanie. I tu zbudujemy chyba wejście do góry. Takie leciutkie oczywiście wejście do góry. Albo tutaj z tyłu. Możemy nawet z tyłu udawać to wejście. Czyli wiecie, żebym mógł spokojnie... nie, tego akurat nie chciałem. Żeby chcę móc spokojnie wejść sobie na górę w razie czego, jak będzie taka potrzeba. No tu jest tych opcji mega, mega dużo teraz już. Masakra jest teraz. No i dobra. Co, idziemy z tego miejsca. Może tutaj bardziej, w tą mańkę. Zastanawiam się... Bo tutaj są fajne, takie jeszcze są na okrętkę, żeby iść. I dzięki temu możemy iść na piętra dosyć wysoko, jak widzicie. O. Czyli niby jesteśmy w jednym miejscu, a możemy podróżować sobie do góry. I to jest przyjemne, to jest mega przyjemne. Dobra, tak zbudujemy to. I tutaj podobną taką spiralę, żeby były jednak dwie strony do przechodzenia. Dobra, akceptujemy to. I tak macie się zbudować w takim razie. I będzie git, będzie po prostu git. Jak to by oni by zbudowali w ten sposób, właśnie jak ja tutaj zaplanowałem, to będzie już to ok. Tu może już te śmieciory muszą pozbierać jeszcze. I nie wiem, czemu to się zbudowało. Jakbyście mogli mi to usunąć, bo to troszeczkę jest nie halo, co tutaj zbudowaliście. Ok. Może to zostawię w ten sposób, żeby jednak tutaj oni nie próbowali tego podwyższać mi ciągle. Ustawmy to jednak tutaj. Tego ustawmy tutaj, bo on i tak się kopie, więc niech on pójdzie w to miejsce jednak. Żeby zajął się, żeby jednak to rozkopać, prawda? Panie, rozkopać, a nie. W dół, tak? Mam dać ci? Nie, gdzie teraz o jeden poziom za nisko. Tak, ma być, prawda? Czekajcie. Tak ma być, dobra. Czyli przedtem było ok. Jeden w dół. Czyli w ten sposób masz być budowany. No, już tutaj tylko 3 minuty są. Potrzebuję więcej ludzi. Jest ktoś nowy? Jest. Jedna osoba nowa. Dorobimy dla ciebie łuk. Nawet pójdź sobie go sam zrobić. Bo to jednak będzie mi potrzebne, żebyś jednak był tutaj uzbrojony, jak przyjdzie tutaj nasza następna fala. I do końca byście to budowali, byłoby jeszcze lepiej. Bo to było wtedy, wiecie, spoko, taka obrona byłaby już. Tylko tu musicie jeszcze dojść w tym miejscu do końca. Dałem ci wam budowanie w dół? Chyba zapomniałem w takim razie. Dobra, tutaj zbierają, okej. Okay. Chociaż, wiesz co, panie? Trzeba się zajmuje teraz. A, te chcesz zbudować. Dwa murki do góry. Tak. I teraz zajmie się już tamtym jednak. Bo to jednak będzie ważniejsze. I dobrze, teraz w takim razie, skoro to już mam zbudowane, to chciałbym, żebyście to zbudowali mi wieżyczkę. Tutaj, w tym miejscu. Jestem ciekaw, jak ona będzie atakowała, jaką będzie miała siłę. I czy to jest dobre dla niej wysokość, czy powinna ona być jednak poziom wyżej. Tego nie jestem pewny, ale mam jedną sztukę, ale mam tu jeszcze do leczenia kilka. O, to bym jeszcze strzelił do leczenia w takim razie. Jeszcze jedną do leczenia bym dał tutaj. No, powiedzmy tak, o. One mają dosyć spory zasięg, jak widzicie. Więc spokojnie tutaj ustawiona obrona będzie się mogła w ten sposób leczyć. I to będzie też do noszenia, okej. Dobra, chyba będzie w porządku wszystko. I ty, panie, lecisz w ogóle, a ty lecisz chyba tutaj to uzbroić. Nie, idziesz kopać dalej. Dobra, kopcie, kopcie, kopcie to. Bo tutaj fajnie by się to przekopali wszystko. Nie, on kopie dalej. Nie, czyli było dobrze. Czyli dobrze było. Przedtem ustawione. Czekajcie, bo ja zgłupiałem. Miał tylko wyrównać to tak naprawdę. Masz to tylko wyrównać. No możesz to dobudować, prawda? Tylko to masz wyrównać.
i pilnować, żeby to było wyrównane. Nic więcej ja nie chcę tak naprawdę od ciebie. Kurczę, wiecie co, wszyscy, jak jeden mąż, budować. Musicie dokończyć ten mur tutaj. I tutaj jeszcze te dwa musicie postawić. Jak jeden mąż, wszyscy tutaj do budowy. Wszyscy do budowy. Dobra. Mur skończony. Przynajmniej tyle mamy już teraz zapewnione. Ale chciałbym, żebyście tą wieżyczkę postawili mi. Nie dacie rady? Nie dacie rady. Dobra. W takim razie wzywam was. Wszyscy szybciutko uzbrajać się. Na górę. Ty do środka. Tutaj. Hold. Hold position. Szybciutko na górę. Szybciutko na górę tutaj. Wszyscy. Dawaj, 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 dawaj. Wszyscy jesteście. Ty też tutaj chodź w takim razie. Ty tu, ty tu. No i dobra. Wszyscy są ustawione, żeby byli zatrzymani. Tak, wszyscy są zatrzymani, więc w porządku. Dawaj tutaj w takim razie. No i możecie teraz ich powoli atakować tutaj wszyscy. Panie! Co ty tutaj robisz, odwalasz? Jeden duży jest chyba, czy nie? Mogło się tutaj nie przedostawać, jak widzicie. Dobra. Bądźcie gotowi, że tutaj się oni przybiją. Ty nie wyłaź mi stąd! Nie wiem, czy jak ustawię, bo tam lećcie szybciutko do tego, czy tylko on polecicie, wszyscy polecą. Ojojku! Ale to jest silny typek. Serio? Serio? Agresyw wszyscy, agresyw! Rany boskie, co to jest? Ty też agresyw jesteś już? Ej, to jest dobre, to jest dobre. Nie mam szans. Dobra, padł on. Ale po prostu masakra jakaś. Defense the Gigant. To wiecie co, ja nie wiem co będzie później w takim razie, skoro ja miałem taki teraz problem aktualnie. Chociaż gdybym zbudował jednak ten mur wokoło, to może nie byłoby to aż takie tragiczne jednak. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj się nabijam teraz. A tak naprawdę po prostu przegrywam z Kretesem aktualnie. Bo to co teraz się stało, to było wow, o po prostu jakaś masakra. Ale wiecie co, zatrzymam w tym miejscu odcinek. To były chyba tak jak trzy fale, tak mi się wydaje. Więc czekam na wasze komentarze, wasze propozycje, co powinienem zmienić w moim systemie obronnym, bo może coś skopałem całkowicie i dlatego tak przegrywam, bo ten gigant mnie całkowicie teraz rozgromił. Chyba, że bym zbudował tu od razu tą fosę, to wtedy byłoby mi o wiele łatwiej. Właśnie, może wtedy byłoby o wiele łatwiej. Może ten sposób, to jest moja linia obrony powinna być, w ten sposób powinienem tutaj grać na obronę. Nie wiem, napiszcie mi co wy sądzicie. A tymczasem dzięki wam za oglądanie, pamiętajcie o tej łapeczce i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!